dzisiejsze spotkanie WRDS-u było dosyć trudne, dlatego że strona społeczna nadal oczekuje, że kopalnia Krupiński pozostanie w strukturach Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Tymczasem wszystkie dotychczasowe wskaźniki ekonomiczne wskazują na to, że żeby przetrwać kilka lat, trzeba do tej kopalni dołożyć 300 milionów złotych. To jest jedno. Z drugiej strony cała spółka JSW potrzebuje jeszcze środków i planowane jest dokapitalizowanie, bo 600 milionów złotych do normalnego trybu pracy spółki jest niezbędne, żeby ona była spółką już takim ponownie czempionem koksowym w Europie z dużą perspektywą na przyszłość. I moim celem jest doprowadzenie do tego, żeby nasza spółka, Jastrzębska Spółka Węglowa, wróciła do świetności. I taki jest główny cel. No, spadła propozycja, żeby jeszcze raz dokonać wyliczeń odnośnie możliwości doprowadzenia do rentowności kopalni Krupiński, żeby przeliczyć, jakie pieniądze są dodatkowo potrzebne. W związku z tym, że 25 listopada odbędzie się walne zgromadzenie Jastrzębskiej Spółki Węglowej, które to rozstrzygnie już wszystkie te sprawy związane z jej przyszłym i obecnym funkcjonowaniem. Do tego czasu wszystkie analizy są wskazane, więc ja się takiej analizie nie sprzeciwiałem. Zresztą pod auspicjami ministra Tobiszowskiego została przygotowana i przedstawiona dzisiaj analiza spółki Krupińskiej, no, która zakładała już uzyskiwanie wyższych cen zbytu niż ceny uzyskiwane obecnie na rynku obecnym węgla energetycznego szczególnie. Jeśli chodzi o holding. W holdingu dzisiaj już jesteśmy spóźnieni i będziemy rozmawiali ze stroną społeczną o obecnej sytuacji i o tym, co robić, żeby w przyszłości było lepiej. Także trudno przesądzić, jaki będzie kierunek dzisiejszych rozmów. A ta ścieżka naprawy 700 milionów złotych trzech inwestorów, to jest aktualna redukcja zadłużeń? Ta ścieżka naprawy jest aktualna, ale ona nie gwarantuje pełnej stabilności do przodu, także po dokładnej analizie sytuacji wewnętrznej w katowickim holdingu węglowym widać, że jest dużo do naprawienia i że nie wszystkie rzeczy, trochę było rzeczy tak zwanych zamiecionych pod dywan, które dopiero teraz przy nowym zarządzie, widać. No i wszystko to mamy w tej chwili do omówienia. Pokażemy stan zaangażowania inwestycyjnego, szczególnie jeśli chodzi o sytuację w kopalni Wesoła, bo się okazuje, iż ten efekt inwestycyjny przesuwa się nam w czasie. Myśmy planowali szybciej osiągnąć efekty inwestycyjne w kopalniach starszych, szczególnie Wesoła, to się nam przesuwa w czasie, a więc to również powoduje, że trzeba podjąć troszkę inne decyzje, jeśli chodzi o plan inwestycyjny, jak również rozłożenie akcentów, gdzie jakie środki zainwestować. Chcemy też rozmawiać o przyszłości wujka, czyli stworzenie z wujka podmiotu, który pozostałby na rynku jako podmiot szkoleniowy, który byłby takim symbolem tych wydarzeń, które tam miały miejsce na Śląsku, ale też i czynnym już, bo jak wiemy, ta kopalnia szczerpuje swoje złoże, już właściwie wydobywa pod kopalnią Staszic. Sprawą, którą trzeba też przedyskutować, to jest sprawa Wieczorka. Kopalni Wieczorek, bowiem ona już też szczerpuje swoje złoża, więc dyskusja w tym momencie, w którym okresie powinna przejść do SRK, z jakimi brygadami, jak również chcemy też rozmawiać o całym systemie organizacyjnym, to jest również katowicki węgiel, bo jak wiemy, ma też port katowicki węgiel, trzeba się zastanowić nad funkcjonowaniem tych aktywów, które tam są w katowickim holdingu, a więc dzisiaj jest to pokazanie właściwie sytuacji, która jest realna, ona dzisiaj jest realna po tych wszystkich ocenach, które żeśmy w ostatnich tygodniach dokonali. Jak również też zaprezentujemy wstępne założenia porozumienia ze stroną bankową, bo jak Państwo wiecie, do końca roku mamy są rozpoczęte rozmowy i mamy przedłożyć biznesplan i rozpocząć proces restrukturyzacji KHW, a więc i ta informacja musi być dzisiaj przedłożona stronie społecznej. Ja jeszcze bym dwa słowa może o Krupińskim.
wszystkim powiedział, bo jedno, co jest ważne, że proszę Państwa, do tej pory nie było programów dotyczących w ostatnich latach, abyśmy rozmawiali o nadaniu innego kształtu majątku po kopalni. My dzisiaj żeśmy zaoferowali z tą stronie społecznej, jak również i społeczności lokalnej, że na miejscu kopalni Krupiński powstanie zakład logistyki, centrum logistyki, a więc będzie wykorzystywany majątek, będą pracownicy zatrudnieni właśnie w tym miejscu, gdzie się jest kopalnia, będą podatki płacone na społeczności lokalnej, a więc jest to próba osłonowa dotycząca, jeśli chodzi o stronę samorządową. Jak również chcę bardzo mocno podkreślić, że dzisiaj mamy niedobór na niektórych kopalniach, gdzie rozpoczęliśmy inwestycje, to jest Borynia między innymi, i pracownicy, którzy są bardzo dobrze przygotowani do swojego fachu w kopalni Krupiński, spokojnie mogliby przejść do tych kopalń, które mają przyszłość, i właściwie jest tam duże wyczekiwanie na tą decyzję, żeby wreszcie można było lokować stosowne brygady w miejscach, gdzie jest duże oczekiwanie i jest potrzeba tych pracowników. Jak również to, co bardzo mocno podkreślamy, zresztą Państwo wiecie, zostało to przegłosowanie w Sejmie, ustawa zwiększająca środki na zabezpieczenie dotyczące urlopów, dotyczące odpraw, a więc rzeczywiście mamy dzisiaj mocny, silny program osłonowy dla pracowników tej kopalni i nie tylko tej kopalni, ale to też jest mocnym argumentem ku temu, że te analizy, które pokazują nam, że Krupiński no, de facto się nam nie spina, nie jest on aktywem wzmacniającym Jastrzębską Spółkę Węglową w tej analizie biznesowej, to pokazujemy, że mając tą świadomość, próbujemy również złagodzić skutki tej decyzji, która zawsze jest trudna, stąd te trudne rozmowy ze stroną społeczną. Ale do tej pory, proszę Państwa, jak zobaczycie w historii takich działań osłonowych, jeśli chodzi o społeczność lokalną, jeśli chodzi o pracowników, na taką skalę nie było. Dlaczego my mówimy o tej kopalni, że ona jakby przestała funkcjonować jako silny, mocny podmiot w Jastrzębskiej Spółki Węglowej? Albowiem wyczerpujemy złoże, które jest złożem energetycznym, i właściwie dochodzenie do złoża koksowego to jest de facto 5-6 lat, co najmniej 300 milionów, czy nawet 400, i nie widzimy efektu dochodzenia tego złoża. A więc my patrzymy, jak kopalnia dzisiaj w swoich siłach wydobywczych jest możliwa do funkcjonowania. W momencie, kiedy szczerpujemy złoże, de facto okazuje się, że jej aktywność od strony technicznej, a więc pewnej gospodarności, zamienia przepisów górniczych, się wyczerpała. I to jest też ta formuła, gdzie my pokazujemy logiczne przechodzenie w stan spoczynku danej kopalni. Szanowni Państwo, rzecz polega na tym, że po roku 2020 będzie konieczność budowy nowych kopalń, bo rozpoczynamy duży program budowy elektrowni węglowych w Polsce. Trzy są w budowie, ale odblokowaliśmy zatrzymane budowy dwóch elektrowni w Turowie i w Ostrołęce. I jest zamiar, żebyśmy weszli, są przygotowane właśnie analizy robione i pewno w tej chwili jest duże prawdopodobieństwo, że wejdziemy w budowę w technologię czystego węgla. Dwie elektrownie przy Bogdance i w Dolnej Odrze. A więc robimy rynek dla węgla. To nie po to tylko, żeby kopalnie były odstawiane. No bo jeżeli, jak mamy sytuację w niektórych kopalniach, że 1200 metrów w dół, 5 kilometrów korytarzem, to taśma z węglem idzie 2-2,5 godziny. Więc nikt przy takich efektywności nie uzyska rentowności na tych kopalniach. Więc to już tyle lat nie było, od 90. lat nie było budowy nowych kopalń, że jeżeli podjęliśmy polityczną decyzję, że budujemy elektrownie węglowe, to znaczy, że będziemy musieli odbudowywać się na Śląsku, bo tutaj są główne pokłady węgla, właśnie wydobycie węgla, i to przed nami stoi, więc jeżeli patrzymy w tej chwili w takiej perspektywie, to nawet jeżeli mówimy o tanim pieniądzu, który można pozyskać, chociaż w tej chwili na węgiel nie bardzo się o tym rozmawia, ale mamy na to koncepcję, to jednak spółki górnicze muszą mieć wkład własny, bo w tej chwili Unia nie zezwala na to, żeby była pomoc publiczna na uruchomianie nowych ścian wydobywczych, jak było kiedyś i tak dalej. A więc pieniądz musi być rynkowy i my musimy nadać rynkowość obecnym spółkom węglowym, żeby one były no, takim
kreatywnym, były kreatywnymi przedsiębiorstwami i generowały zysk. I naszym celem jest właśnie odbudowa, a nie przeżycie śląskich kopalń. Próbujemy rzeczywiście z dużą aktywnością o pewnych rzeczach mówić. No i na to nakładamy też te uwagi, które dzisiaj usłyszymy, jeśli chodzi o stronę społeczną. Ja myślę, że będziemy do tygodnia, do półtora gotowi co do jakby pewnych takich zbliżonych symulacji, gdzie jacy pracownicy, kto ewentualnie miałby odchodzić. To jest kwestia też, słuchajcie, podziału majątkowego, że jak my chcemy wyłonić wujek, no to też musimy mu nadać pewien statut organizacyjny. To jest kwestia też, co dalej ze spółką mieszkaniową, bo o tym też musimy rozmawiać, bo ona powinna w tym projekcie stać wydzielona jako samodzielny podmiot. I o tym też chcemy dzisiaj przekazywać, bo musimy uruchomić pracę i nie chcemy też zaskakiwać strony społecznej, że my coś zaczniemy robić i powiedzmy nie było to zaprezentowane. Także między innymi dzisiaj o tym też będziemy mówić, ale także chcemy rozmawiać też o katowickim holdingu, o katowickim węglu, bowiem zauważcie, że katowicki węgiel skoncentrowany dzisiaj jest tylko na katowickim holdingu węglowym, a jak wiecie Państwo, ja często mówię, że uporządkowanie rynku sprzedaży, a więc może katowicki węgiel mógłby służyć też jako podmiot, bo wiemy, że tam dokonuje się mieszania węgla, jako podmiot, który mógłby też służyć Polskiej Grupie Górniczej, może Węglokoksowi, a więc o tym też chcemy rozmawiać, żeby też to nie było przez zaskoczenie, ale zarazem też próba integracji, to do czego my dążymy, integracji kwestii górniczej poprzez między innymi sprzedaż, bo chcemy też zbudować pewną silną pozycję handlową w stosunku do tych podmiotów, które mamy na rynku w Polsce. A jeszcze co do tej kwoty, panie ministrze, o te 700 milionów pan podtrzymuje, że to wystarczy pan minister? My na dzisiaj optujemy przy 700 milionach, dlatego też chcemy rozłożyć pewne działania w czasie. Chcemy też pokazać instytucji finansowym, bo tu będzie cały klucz sprawy, jaki jest biznesplan i ja myślę, że w ramach rozmów ze instytucjami finansowymi, czyli z bankami, wyjdzie nam też perspektywa, powiedzmy, jeśli chodzi o przesunięcie spłaty pewnych należności, to co mieliśmy w Polskiej Grupie Górniczej, może się pojawią kwestie jakieś, wynegocjujemy umorzenia, ale to ja mówię, chcieliśmy z jednej strony dzisiaj przegadać z tą społeczną, żeby też pokazać sytuację i zarazem wędrujemy od razu, bo mamy standstill do końca roku, wędrujemy od razu z marszu w przyszłym tygodniu z instytucjami finansowymi, z bankami konkretnie, aby im też pokazać tą sytuację z całą otwartością i zarazem, co możemy zrobić. Konwersja na akcję będzie proponowana? To jest jedna z możliwości. Czy to raczej mało prawdopodobne? Powiem, że na dzisiaj jakby, ale tak mówię, to tak na gorąco mówię, na dzisiaj raczej by to nie wchodziło w rachubę. Nie? Rezerwy po stronie pracowniczej naprawdę w KHW nie są duże, a więc ja bardziej chciałbym się skoncentrować na tych rezerwach w kontekście organizacyjnym, przesunięcie w czasie i zarazem może to, co myśmy rozmawiali w sprawie Śląska, bo tam faktycznie jest deklaracja, że chcemy szczerpać złoże, a więc może byśmy wcześniej przekazali do SRK i dojechali w SRK, żeby te złoże szczerpać, wtedy już nie ma kosztów po stronie katowickiego holdingu węglowego, a automatycznie schodzą nam, słuchajcie, koszta pracownicze, koszta techniczne, nie? I na tym byśmy, i dlatego też jest kwestia wieczorka, nie? Czy wieczorek jest potrzebny, bo co do wieczorka nie ma sporu, ale chcemy też pogadać i ze związkami i z zarządem, bo zarząd jakby zbliża się do decyzji, żeby przyspieszyć wieczorka, ale wieczorek jest o tyle istotny, że te złoże jest potrzebne, bo ono też powoduje, że są przychody dla katowickiego holdingu węglowego i teraz jest pytanie, czy jesteśmy w stanie zrobić konstrukcję, że przejdzie do SRK i wydzierżawimy na przykład jeszcze katowickiemu holdingowi szczerpanie tego złoża, bo to złoże dzisiaj generuje nie straty, ale jest to strona przychodowa, nie? Dlatego, że tam już nie inwestujemy i to jest jakby element dodatni, pozytywny dla KHW, ale z drugiej strony, no chcielibyśmy jak najszybciej też w rozmowach z bankami pokazać, że oczyszczamy i robimy zdrowe filary w KHW, bo to będzie też, myślę, w rozmowach z bankami bardzo istotne, żeby oni też widzieli, tak jak w PGG, żeśmy zbudowali konstrukcję, która ma realne szanse funkcjonowania na rynku strony biznesowej. No, będą duże wyzwania, już wam mówię, jeśli chodzi o stronę finansową, bo ta sytuacja, no jak wiecie, no sam minister zasygnalizował, no nie jest taka prosta. Nie?